postanowiliśmy zrobić Flashouta 3D również na PC-ta z tego względu, że jeżeli chodzi o komputery osobiste, to brakuje na tej platformie gier typowo konsolowych, czyli takich, powiedziałbym, nieco arcade'owych lub kojarzących się z salonami gier. Flashout 3D jest taką grą, która naszym zdaniem również trafi do PC-towego gracza, w każdym razie takiego, który oczekuje nieco innych gier, bardziej dynamicznych, bardziej nastawionych na czystą rozgrywkę. I wydaje nam się, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie te wersje Flashouta, no to wersja na PC-ta jest najciekawsza, bo nie tylko ma poprawioną grafikę, ale także doskonale gra się na dedykowanym gamepadzie. Także jesteśmy przekonani, że jeżeli są gracze, którzy oczekują konsolowej jakości rozgrywki na PC-cie, to Flashout 3D przypadnie im do gustu. Główną różnicą jest poziom szczegółowości grafiki. Dla wersji na komputery Mac i PC użyliśmy bardziej zaawansowanych i widowiskowych opcji, takich jak shadery czy efekty cząsteczkowe. Mogliśmy sobie również pozwolić na dokładniejsze tekstury oraz dodatkowe elementy tła. Kolejnym aspektem, który został zmieniony, jest interfejs graficzny gracza. Został on przeprojektowany i dostosowany do specyfiki komputerów. Od początku, kiedy robiliśmy Flashouta 3D, wiedzieliśmy, że gra z taką oprawą graficzną, to znaczy taką oprawą, która uderza w nas kolorami z każdej strony i w grze, która jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dynamiczna, również oprawa dźwiękowa musi być na podobnym poziomie i dostarczać podobnych emocji. Postanowiliśmy więc skorzystać z pomocy demoscenowców, czyli takich ludzi, którzy tworzą trochę dla przyjemności świetną muzykę elektroniczną na komputerach. I właśnie muzyka polskich demoscenowców znalazła się we Flashoucie, dzięki czemu jest dość charakterystyczna i myślę, że doskonale pasuje do klimatu tej produkcji. Najprościej rzecz ujmując, mechanizm equalizera analizuje tonację utworów muzycznych towarzyszących graczowi, po czym na jego bazie modyfikuje materiały otoczenia. Dzięki temu gra zyskuje na dynamice oraz jest wizualnie ciekawsza. Cechy poszczególnych lokacji postanowiliśmy uchwycić, umieszczając w grze autentyczne budowle charakterystyczne dla wspominanych miejsc. I tak oto w przypadku Pekinu umieściliśmy dumę chińskiej architektury Stadion Olimpijski, zwany również Ptasim Gniazdem. W Katowicach widnieje spodek, natomiast w Nowym Jorku nie mogło zabraknąć Statuły Wolności. Zdecydowanie najtrudniej było odwzorować model fizyczny naturalnego zachowania pojazdów. Ostatecznie po wielu iteracjach udało nam się osiągnąć ten efekt. Ponadto, jako iż gra wyszła na szereg urządzeń, m.in. na PC-ta, na Maca, Androida, system iOS, na UE, w wielu wersjach językowych, to też największym wyzwaniem było sprawne zarządzanie zmianami dla tych wielu wersji, jak również wyłapywanie wszystkich bugów, czyli ogólnie rzecz biorąc kontrola jakości. Wychodzimy z założenia, że gry to jest również takie medium, które w doskonały sposób może promować Polskę. Nie zapominajmy, że w naszym kraju zlokalizowanych jest bardzo wiele studiów deweloperskich, które robią gry tak naprawdę na wszystkie możliwe platformy, czy to są konsole, czy pecety, czy urządzenia mobilne. I zdecydowaliśmy się we Flashoucie również uwzględnić polską lokację, to znaczy jeden wyścig odbywa się w futurystycznych Katowicach, z tego względu, że właśnie też chcemy w jakiś sposób promować nasz kraj na arenie międzynarodowej i skoro inne kraje doskonale się promują, czy to w filmach, czy poprzez jakieś wydarzenia sportowe, czy właśnie w grach, to dlaczego my mielibyśmy być gorsi?